Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia konta demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne, wspierasz rozwój mojego kanału. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Szybki komentarz po decyzji ECB. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zapraszam. Na samym wstępie informuję, że wykresy pochodzą z platformy XStation 5 i z Bloomberga. Szybki komentarz po decyzji ECB. Wszystkie wykresy, wszystkie informacje pochodzą mniej więcej z godziny 14:30 i na tej stanie wiedzy będziemy się koncentrować. Nie uwzględniają jeszcze słów prezes Lagarde, nie uwzględniają jeszcze wystąpienia prezesa Glapińskiego oraz prezesa Powella dzisiaj, więc także przed rynkiem sporo jeszcze emocji. Natomiast to, co wiemy na chwilę obecną, to widzimy, że dokładnie stopy procentowe wzrosły o 75 punktów bazowych, tak jak zakładał konsensus rynkowy. Chociaż rynek był dzisiaj wyraźnie podzielony, przeważała jednak opinia, że będzie podwyżka o 75 punktów bazowych i tak rzeczywiście to miało miejsce. I teoretycznie wydźwięk tej decyzji powinien być jastrzębi, zwłaszcza, że w komunikacie zaraz po decyzji ECB zasugerował, że przed nami dalsze podwyżki stóp procentowych i to jest temat, który będzie rozgrywany przez rynki finansowe. Jakie będzie tempo, czy będą dalsze podwyżki stóp procentowych, w jakiej skali oczywiście i kiedy mogą one wystąpić. Kolejne wykresy to oczywiście rzut oka na rynek pieniężny, jak on teraz wycenia prawdopodobieństwo i dalsze perspektywy co do stóp procentowych w strefie euro i dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ no, musimy równolegle porównywać te dwa organizmy gospodarcze, pomimo tego, że dzisiaj nie ma żadnych ważnych informacji, nie było na razie żadnych informacji ze Stanów Zjednoczonych. Prezes Powell raczej będzie przyćmiony dzisiaj przez to, co się wydarzyło w strefie euro. Natomiast to, co widzimy na rynku pieniężnym w Stanach Zjednoczonych na początku sesji na Wall Street pokazuje, że cały czas implikowana stopa procentowa wynosi 3,79 niecałe procent i tyle prawdopodobnie będziemy wyceniać przed decyzją Fedu w sprawie stóp procentowych, do której jeszcze wiele dni. Natomiast to jest punkt odniesienia i będziemy obserwować, jak rynek pieniężny tutaj zmienia wyceny. Natomiast dla nas najciekawsze dzisiaj jest oczywiście to, co robi rynek pieniężny dla strefy euro i grudzień jest wyceniany teraz na 1,68%. I gdy popatrzymy, jak jeszcze rano dzisiaj wyceniano to, co może się wydarzyć na implikowanej stopie procentowej na koniec tego roku dla strefy euro, to było to o prawie 20 punktów bazowych niżej. Więc decyzja, którą dzisiaj poznaliśmy pół godziny temu, jest naprawdę bardzo jastrzębia. Natomiast jeżeli spojrzymy, gdzie rynek na dalszych terminach prognozuje, gdzie mogą się zatrzymać podwyżki stóp procentowych w strefie euro, to widzimy, że lipiec 2023 jest wyceniany na 2,20%, natomiast kiedy cofniemy się do tych wycen dzisiaj o poranku, to także rynek wyceniał, że lipiec w przyszłym roku był wyceniany na około 2,20, co oznacza, że praktycznie nie ma żadnego przesunięcia, żadnych zmian w oczekiwaniu, gdzie podwyżki stóp procentowych mogą nas zaprowadzić w perspektywie następnego roku. I moim zdaniem wydźwięk dzisiejszych informacji nie jest aż tak bardzo jastrzębi, jak można było to wyczytać z pierwszej decyzji. Po prostu ECB zdecydował się przyspieszyć podwyżki stóp procentowych, bardziej skokowo podwyższyć je niż i szybciej osiągnąć ten poziom docelowy zakładany przez rynek pieniężny na teraz na pas między 2,25 a 2,0% jako to miejsce, gdzie będzie szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w strefie euro. Ale oczywiście wiele może się wydarzyć, ponieważ no, w momencie tworzenia tego wpisu jeszcze nie rozpoczęła przemówienia prezes Lagarde i jeszcze może się naprawdę bardzo wiele wydarzyć. Na co jeszcze będziemy zwracać uwagę dzisiaj? Oczywiście na to, co się dzieje na rynku obligacji, które są teraz kluczowe. Obligacje w momencie tworzenia tego wpisu były w rejonie 1,57, te niemieckie, kluczowe. W okolicach 1,60 były utworzone maksima, w okolicach 1,54% były utworzone minima. W tym impulsie zaraz po decyzję. No i rynek będzie musiał wkrótce wybrać. Jeżeli rentowności pójdą w górę, to oczywiście wydźwięk tych decyzji będzie
Moim zdaniem Jastrzębi będzie zachęcał do tego, żeby wieścić dalsze podwyżki stóp procentowych i nie będzie sygnalizował, że rynek zamierza tutaj wykręcić i zacząć dyskontować szczyt cyklu inflacyjnego, chociaż oczywiście wiele czynników może się na to składać, natomiast myślę, że rynek nie wycenił jeszcze w pełni, że stopy procentowe w strefie euro mogą dojść w perspektywie roku do poziomów około 2 do 2,25%. Na razie tego nie widać. Co jeszcze będziemy widzieć, co jeszcze teraz będziemy obserwować? Oczywiście amerykańskie obligacje, które zbliżają się do poziomu 3,20%. Tutaj tendencja spadkowa na rentowności jest widoczna. Jest ona oczywiście powiązana z zachowaniem ropy naftowej. To jest także niezwykle silna korelacja i powiązanie, które było szczególnie widoczne podczas wczorajszej sesji. Więc jeżeli dzisiaj ropa naftowa będzie kontynuowała tendencję spadkową, to prawdopodobnie spadniemy także pod poziom 3,20% na rentowności amerykańskich dziesiątek, co miałoby także pozytywny wpływ na zachowanie indeksów giełdowych. Ale zanim przejdziemy do indeksów giełdowych, jeszcze euro-dolar, który jest mniej więcej na poziomach sprzed publikacji tej decyzji, więc tutaj niewiele się dzieje, ale sytuacja techniczna raczej moim zdaniem będzie faworyzowała scenariusze prowzrostowe niż prospadkowe, ponieważ jak coś nie chce spadać, to będzie rosnąć, ale przed rynkiem oczywiście wyzwanie w postaci tej średniej kilkudniowej, jeżeli zostałaby ona pokonana, plus oczywiście ostatnie maksima, to w takiej sytuacji perspektywy prowzrostowe staną się faktem i bardzo bądźmy ostrożni, ponieważ wyciskanie krótkich pozycji na eurodolarze, czyli długich w amerykańskim dolarze, może przynieść nawet bardzo dynamiczny ruch wzrostowy, ale dzisiaj po południu jest jeszcze tyle wydarzeń, które trzeba zdyskontować, że wiele naprawdę może się tutaj zdarzyć. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę moim zdaniem? To zachowanie dolar do jena, który jest powiązany z zachowaniem rentowności papierów. Jeżeli obligacje będą dzisiaj spadać na rentowności, to jen zacznie się umacniać, ale jeżeli wygra opcja na dalsze wzrosty rentowności, to te scenariusze prowzrostowe będą jednak faworyzowane i myślę, że jest raczej większa szansa na to, żeby w tym wypadku ta tendencja wzrostowa była kontynuowana, niż żeby doszło tutaj do odwrócenia tendencji, no ale jeszcze oczywiście wszystko jest w grze, a tworząca się teraz świeca tygodniowa będzie naprawdę zachęcała do kontynuacji tendencji wzrostowej w kolejnych dniach, w oczekiwaniu oczywiście na Fed w drugiej połowie tego miesiąca. Jeżeli jesteśmy przy rynkach finansowych i obserwujemy zachowanie obligacji po decyzji ECB, patrzmy także na zachowanie ceny złota. Jeżeli złoto będzie dzisiaj wychodziło nad poziom 1730 dolarów, to oczywiście będzie to sygnał utworzenia krótkoterminowej formacji podwójne dno z zachętą do ruchu nawet w okolice 1770 dolarów. Dlatego 1730 dolarów to jest taki kluczowy poziom podczas dzisiejszej sesji. Rynek ma ochotę na tendencję wzrostową, ale oczywiście rentowności muszą spadać wraz ze spadającymi cenami ropy naftowej. Moim zdaniem takie powiązanie jest teraz szczególnie ważne. I przejdźmy teraz do tej ropy naftowej, ponieważ zadaniem dzisiejszej sesji jest utrzymać co najmniej te wczorajsze poziomy, tak żeby tworząca się świeca tygodniowa faworyzowała i to bardzo mocno scenariusze prospadkowe. Dlaczego? Odpowiedź tkwi na wykresie długoterminowym, gdzie naprawdę widać pokonanie tej dwuletniej linii trendu wzrostowego. Jeżeli uda się utrzymać świecę tygodniową poniżej poziomu 85 dolarów, to moim zdaniem scenariusze prospadkowe będą naprawdę bardzo prawdopodobne, a one i analiza techniczna w innych odcieniach sygnalizuje ruch nawet w okolice 65 dolarów, co byłoby pozytywne dla perspektyw inflacyjnych, czy byłoby także korzystne dla zachowania amerykańskich i niemieckich obligacji. Na co należy jeszcze zwrócić uwagę moim zdaniem, to zachowanie Bitcoina, który na razie jest na poziomach z porannego rozpoczęcia handlu w Europie. Jesteśmy bardzo blisko najszybszej linii trendu spadkowego i jeżeli ona zostałaby pokonana, to w takiej sytuacji narodzą się sygnały zachęcające do tendencji wzrostowej oraz ataku popytu na ryzyko na indeksach giełdowych, które moim zdaniem są także bardzo w ważnym miejscu. Indeks S&P będzie miał dzisiaj za zadanie wrócić nad poziom 4000 punktów. Jeżeli to się uda, to oczywiście klimat inwestycyjny
i to szybko, znacząco się zmieni na korzyść byków i będzie wtedy szansa na wzrostowe odbicie. Korelacja między zachowaniem indeksów giełdowych a rentowności amerykańskich obligacji jest silna, więc jeżeli rentowności będą spadać, to indeksy giełdowe powinny rosnąć. Tak to widzę i tak powinno to być. Moim zdaniem jest to bardziej prawdopodobny scenariusz. Indeksy giełdowe w Europie to już jest oczywiście troszeczkę inne życie, ponieważ one będą musiały zdyskontować te podwyżki stóp procentowych i perspektywy zachowania rynku długu tutaj w Europie. Jeżeli dojdzie do decouplingu, czyli innego zachowania amerykańskich obligacji i niemieckich obligacji, to oczywiście prawdopodobnie indeksy giełdowe w Europie będą spadać, w tym DAX, a indeksy na Wall Street spróbują rosnąć. Na indeksie DAX poziom 13 tysięcy punktów jest kluczowy, newralgiczny, jest punktem odniesienia. No i czas na polskie aktywa. Jeżeli dzisiaj eurodolar ruszy do góry i zacznie dyskontować te jastrzębie przekazy Europejskiego Banku Centralnego, to polskie obligacje powinny zacząć być kupowane, ponieważ zacznie być kupowany złoty. Jeżeli złoty na euro złotym i na dolar złotym przełamie poziom 4,70, no to w takiej sytuacji powstaną pierwsze techniczne sygnały powrotu do tendencji umocnienia aprecjacji krajowej waluty. Skorzystać z tego powinny polskie obligacje. Jeżeli spadniemy pod poziom 6% na rentowności, to w takiej sytuacji byłby to ewidentny sygnał napływu kapitału zagranicznego do polskich, na polski rynek długu. A warszawska giełda oczywiście żyje swoim własnym życiem. I w tym wypadku każde utrzymanie poniżej poziomu 1500 punktów faworyzuje scenariusze prospadkowe, a każde wyjście nad poziom 1500 punktów będzie technicznym sygnałem zachęcającym do korekty wzrostowej. Na razie utrzymujemy się poniżej tego poziomu, więc sytuacja sprzyja tendencjom spadkowym. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i życzę stopy zwrotu.